Bedeker wielkopostny. Przewodnik po 40-dniowym okresie przygotowania do świąt paschalnych. Cierpienie jest nieodłącznie związane z losami człowieka. Już w starożytności człowiek zastanawiał się, w jaki sposób je znieść, a może nawet w jaki sposób uniknąć cierpienia. Typowym tego przykładem jest chociażby Buddha i jego. System filozoficzny. Ale dopiero chrześcijaństwo daje prawdziwą odpowiedź na pytanie, jaki jest sens ludzkiego cierpienia. Stało się to dzięki Panu Jezusowi, który jako Bóg i człowiek w jednej osobie podjął ludzkie cierpienie, chociaż nie musiał. Nadał temu cierpieniu zatem charakter zbawczy. Osiągnęło ono punkt kulminacyjny na krzyżu. Chrystus do tego stopnia cierpiał i fizycznie, i duchowo, i psychicznie, że modlił się słowami Psalmu 22. Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? Przecież Bóg Ojciec go nie opuścił, ani on nie opuścił Ojca. Byli ze sobą zawsze złączeni w Duchu Świętym. Dlaczego zatem taka modlitwa? Ponieważ Pan Jezus czuł się, opuszczony nie tylko przez swoich uczniów, z wyjątkiem Jana, ale również przez samego Ojca, w którego imię wypełniał misję na ziemię i który, któremu pozostał posłuszny aż do końca. I może dzięki temu, że On się tak modlił, my mamy prawo się również w ten sposób modlić. Bo my mamy prawo czuć się w cierpieniu, czy fizycznym, czy duchowym, czy psychicznym, osamotnieni, nawet przez samego Pana Boga. Ale ponieważ Chrystus z martwych wstał, to i my mamy nadzieję, że nasze cierpienie ma sens, że może nas doprowadzić do wielkiego dobra. Pan Bóg dopuszcza cierpienie, aby z Niego wyzwolić coś, czego nie sposób sobie wyobrazić. Z wielkiego zła, jakim jest cierpienie, bo przecież ono jest skutkiem pierworodnego grzechu, może wyprowadzić wielkie dobro wolność nie tyle od cierpienia, co od jego przyczyn. Dlatego wdzięczny jestem Panu Bogu za dar włączenia mnie do Chrystusa i przez Niego do wspólnoty Kościoła. Cieszę się, że jestem chrześcijaninem. Bo uważam, że tylko chrześcijaństwo jest w stanie wytłumaczyć w sposób dogłębny, oczywiście pod warunkiem głębokiej wiary, że cierpienie jest jako takie nieuniknione, ale że ma wielką wartość i że może być współuczestnictwem w cierpieniu zbawczym samego Chrystusa. Bedeker Wielkopostny. Przewodnik po 40-dniowym okresie przygotowania do świąt paschalnych.